Siemaneczko, witam was ponownie. Dzisiejszym odcinkiem będzie odcinek poświęcony klejom tapicerskim. W zasadzie jest to odcinek, który powstaje dzięki wam i przez was. Pod przedostatnim filmem, pod filmem z podsufitką, pojawiło się trochę pytań i trochę komentarzy i wiadomości prywatnych, żeby było ciekawie. Jakiego kleju używać, w jaki sposób go używać, czy taki klej będzie adekwatny do tej roboty, czy nie. Dzisiaj pokrótce chcę rozwiać wasze wątpliwości i przedstawić wam trzech głównych graczy, czterech w zasadzie głównych graczy, których ja używam na co dzień. Pokażę wam, którym klejem co kleić, gdzie kleić i jak kleić. Podzieliłem sobie tą robotę na trzy główne etapy. Na etap kleju kontaktowego w sprayu, na klej typu butapren i na klej typu sar. Są to trzy różne kleje, trzy różne podejścia do klejenia tak naprawdę. Jak już wiecie, używam najczęściej na filmach tego kleju. Kleju, który jest kontaktowym klejem w sprayu. Jest to klej bardzo szybki, bardzo wygodny w robocie, ale nie nadaje się do wszystkiego. Drugim klejem, który tak naprawdę lwią robotę robi, zwłaszcza przy renowacji starych, zabytkowych samochodów, jest zwykły, najzwyklejszy butapren, ale dobrej jakości i dobrej firmy butapren, bo nie każdy się do tego nadaje, nie każdy nadaje się do roboty przy skórach czy przy jakichkolwiek innych materiałach. Ostatnim klejem będzie klej, który jest aktywowany termicznie, SAR-306N w tym wypadku, bo literka N oznacza to, że jest czarny, występuje w postaci bezbarwnej i czarnej. Za chwilę przejdziemy sobie do tego, który klej jak działa, jak się nakłada i co przede wszystkim z nim robić. Ale zanim zaczniecie zabawę u siebie w garażach czy w domach z klejami, pamiętajcie, najważniejsze przy tych klejach jest zabezpieczenie BHP, czyli maska i ewentualnie rękawiczki. Ja maski dzisiaj nie będę przywdziewał z racji na to, że muszę do was gadać i muszę was zanudzać, więc tyle. Bierzemy się do roboty, przechodzimy do pierwszego kleju, czyli kleju w sprayu. Zanim pogadamy sobie o kleju w sprayu, nałożymy sobie na jeden i drugi element klej aktywowany termicznie. Tylko i wyłącznie dlatego, że on musi totalnie, całkowicie odparować. W tej temperaturze, która jest na warsztacie, potrwa to 20-25 minut. Więc nałożymy ten i na razie go odstawiamy, przechodzimy dalej. Dobra, pierwszy zawodnik, czyli Spraycon Moto, wersja teoretycznie do tapicerek samochodowych. Używam tego kleju do tak naprawdę dużego spektrum zastosowań. Począwszy od podsufitek, jak już widzieliście na poprzednich materiałach, jeżeli nie, to zapraszam. Poprzez przyklejanie skóry do elementów, które nie są narażone na wysoką temperaturę, poprzez mocowanie tkanin, jak na przykład welur na sufitach w Scani. Nawet przez oklejanie, wyklejanie dywanów w zabytkowych samochodach w niektórych miejscach. Jest zastosowanie tego kleju tak naprawdę ogranicza tylko wasza wyobraźnia i pewne jego aspekty techniczne. Tego kleju nie stosujemy w miejscach, które są narażone na wysoką temperaturę. Nie okleimy nim deski rozdzielczej, zwłaszcza czarną skórą, która będzie się grzała na słońcu. W Polsce, jak wiemy, tego słońca ostatnimi czasy nie ma za dużo, ale czasami potrafi przyświecić i gwarantuję, że ten klej by się odkleił. Nie możemy również stosować tego kleju do wyrobów, które są skonstruowane z PCV, jak na przykład wszelkie maści Sky'e. Do Sky'ów ten klej się nie nadaje. Sky wchodzi jako PCV, wchodzi w reakcję z tym klejem, dzieje się coś nie tak, nawet producent nie zaleca, a wręcz zabrania stosowania tego kleju do wyrobów z PCV. Ten klej nie nadaje się również do pianek styropianu pochodnych, bo będzie je po prostu wyżerał. Do tego trzeba stosować zupełnie inne rzeczy, ale w tapicerstwie jest oklejanie pianek styropianów i tak dalej jest bardzo rzadko spotykane. Nie tyczy się to pianek poliuretanowych, takich typowo tapicerskich, których używamy, bo jak wiemy, do tego się nadaje. Jak ten klej stosować? Ja mam przygotowane trzy kawałki skóry, mniej więcej takie same. Trzy, jak gdyby, kawałki blachy z naklejoną listewką drewnianą, tylko dlatego, żeby coś tu się działo trochę więcej niż płaska powierzchnia. Teraz tak, zastosowanie tego kleju jest banalnie proste. Otwieramy sobie puszeczkę, nanosimy klej na materiał, który chcemy przykleić. No ja tutaj akurat dam go dość sporo, bo to skóra trochę chłonie. Nanosimy sobie klej na
element, który chcemy okleić. I czekamy. Według producenta czekamy 40 do 60 sekund. Jest to czas prawidłowy do czekania. Tak naprawdę, jeżeli bardzo mocno nam się spieszy, to po 30 sekundach można już zacząć kleić tym klejem. Ale jest też drugi patent. Można wziąć sobie ten element. Jeżeli jest mały i nieprzyklejony, to można sobie powentylować. Tylko ten klej też daje po nosie strasznie. Trzeba uważać. Noście maski, jeżeli będziecie cokolwiek przyklejać, wyklejać. Tym bardziej w samochodach, w środku. Jeżeli któremukolwiek z Was będzie kiedyś dane wyklejać dywany w samochodzie, na przykład w jakimś starym samochodzie, który nie ma otwieranego dachu, maska jest obowiązkiem. Po 20 minutach roboty z butaprenem na przykład, albo z tym kontaktowym klejem, głowa będzie boleć. Co najmniej boleć. No dobra, myślę, że 40 sekund gadania już minęło. Klej jest w miarę wyschnięty, nie ciągnie się w żaden sposób, nie ściera się z blachy, więc jest wstępnie wyschnięty. Możemy się brać za przyklejanie. Do wyklejania ostrych krawędzi ja się posłużę nożykiem i jego cwaną płetewką z tyłu. W pierwszym filmie o narzędziach tapicerskich ten temat był poruszony. No i próbujemy. Ważną rzeczą jest to, że ten klej jest klejem kontaktowym. Staramy się przykleić element od razu za pierwszym podejściem. Jeżeli się to nie będzie udawało, jest możliwość odklejenia tego elementu, ale niestety będzie to skutkować tym, że prawdopodobnie trzeba będzie w miejscach kontaktu materiału z elementem nanieść go jeszcze raz. No, może uda Wam się zauważyć w tej chwili. W tych miejscach, w narożnikach, gdzie element był przyklejony, zostało trochę kleju. Tylko i wyłącznie dlatego, że ta blacha jest niewymatowana do końca tak, jak powinna być. W zasadzie w ogóle nie jest wymatowana, ale to tylko na potrzeby demonstracyjne. Ja dołożę sobie jeszcze troszkę tego kleju, już nie po całości, a punktowo. Poczekamy chwilę, powentylujemy, powachlujemy i będziemy mogli nakładać z powrotem. Ktoś w komentarzach pod materiałem spod sufitką zarzucił, że nie należy polecać tego kleju amatorom czy komuś, kto się uczy do wyklejania pod sufitki, bo ten klej łapie momentalnie i oderwanie materiału jest niemożliwe. W zasadzie tak, ten ktoś ma rację, bo podsufitki samochodowe są skonstruowane w ten sposób, że nie mają siatki nośnej, jak gdyby pod pianką, od strony spodniej, którą się przykleja do stelażu podsufitki. Nałożenie jakiegokolwiek kleju na materiał sufitowy i przyklejenie go do stelaża wiąże się z tym, że nie ma odwrotu tak naprawdę. A głównie chodzi o to, żeby ten klej trzymał podsufitkę i przykleił się jak najszybciej, jak najłatwiej. Nikt nie będzie chciał gładzić podsufitki przez kilka godzin, tylko i wyłącznie dlatego, żeby się to przykleiło. No i dobra, próbujemy. Akurat skóra jest na tyle wdzięcznym materiałem, że można sobie pozwolić na delikatne jej rozciąganie i wykorzystanie tych możliwości do tego, żeby dokleić sobie narożniki. Większość materiałów tapicerskich, samochodowych ma te zdolności, lecz niestety nawet skóra nie rozciąga się tak samo we wszystkich kierunkach, we wszystkich osiach, więc trzeba umieć wykorzystywać to, że w jednym kierunku skóra rozciąga się bardziej, w drugim rozciąga się mniej. Ale to przychodzi wszystko z czasem i z doświadczeniem. Jak widzicie, ten materiał jest już przyklejony. W zasadzie nie musimy czekać po to, żeby sobie klej się utwardził, żeby klej wysechł do końca. Gdyby to był panel wyjęty z jakiegokolwiek samochodu, oklejony w ten sposób, może zostać od razu montowany. Nie ma znaczenia, czy ten klej odkleimy teraz, czy odkleimy go za godzinę, czy za dwie. On cały czas będzie lepki, cały czas będzie dawał się jak gdyby nałożyć z powrotem, oczywiście po uzupełnieniu tych braków, które są. Wiadomo, że jeżeli bardzo mocno dociśniemy skórę, czy jakąkolwiek inną tkaninę, czy inny materiał do elementu oklejanego, prawdopodobnie oderwiemy tą tkaninę razem z klejem, który został nałożony na stelaż. Klej numer jeden mamy z głowy. Jednego pacjenta mamy. Drugim bohaterem jest najstarszy chyba klej tapicerski, jaki jest dostępny i używany, czyli butapren.
Zwykły butapren. Butapren występuje w zasadzie w dwóch rodzajach. W rodzaju na pędzel i w rodzaju na pistolet. Nie będziemy używać dzisiaj pistoletu, bo trochę za dużo się tutaj będzie działo. Poradzimy sobie z butaprenem na pędzel. Butapren jest bardzo fajnym klejem, bo daje dużo możliwości pracy z nim. Klei bardzo dużo rzeczy, klei skórę, klei tkaniny, klei pianki, klei dywany, ale też nie klei pianek i styropianów. Oczywiście nie pianek poliuretanowych, bo te klei. Teraz tak, jak się go używa? Nakładamy butapren na jeden element, na drugi element, czekamy aż odparuje i przyklejamy. Można to zrobić znowu w dwojaki sposób. Albo dać mu po prostu odparować, czyli jakieś 10-15 minut, że trzeba wyłapać ten moment, w którym butapren nie jest już mokry, ale jest sucholepki, to się chyba tak nazywa, czyli się lekko klei do palca, przyklejamy jeden, drugi element, mamy po robocie. Możemy też go zmusić do szybszej pracy opalarką. Trochę temperatury, trochę odporowania i będzie po robocie. No to się zabieramy za klejenie. Dobra, mamy klej na skórze, mamy klej na blaszę. Żeby nie czekać, aż ten klej przeschnie, bo widać, że się jeszcze ciągnie i jest mokry, użyjemy temperatury i powietrza. Ważna rzecz. Przy podgrzewaniu, przesuszaniu w zasadzie butaprenu opalarką starajmy się go suszyć, a nie podgrzewać mocno. Zwłaszcza w miejscach, w których jest go trochę nałożone. Może dojść do takiego efektu, że klej po prostu zacznie się gotować. Zaczną się pary tego rozpuszczalnika, na którym jest zbudowany butapren, odparowywać, zaczną się robić bąbelki. Na skórze akurat nie będzie miało to większego znaczenia, ale jeżeli będziemy kleić jakiś cieńszy materiał, cienioną skórę albo cienki sky, te miejsca mogą być już widoczne na oklejanym elemencie. To zawsze brzydko wygląda. Teraz tak, co ważne, w miejscach na blasze, w niektórych miejscach butapren jest już gotowy do klejenia, w innych miejscach jest jeszcze mokry. Żeby zapobiec temu, że nie po całości klej będzie aktywowany do takiego stopnia, jakiego powinien, weźmiemy sobie pędzel, który jest wytarty z nadmiaru butaprenu i te miejsca, które są mokre, delikatnie, żeby nie zaciągać za bardzo tego butaprenu, po prostu lekko rozsmarujemy. Dobra, butapren mamy przesuszony. Zobaczcie, palcem, który nie jest umazany w kleju, jestem w stanie go dotykać i słychać taki charakterystyczny dźwięk, że moja skóra lekko się przykleja do butaprenu. W tym miejscu jest dokładnie to samo. To znaczy, że butapren jest już gotowy do użycia, jest gotowy do klejenia. Droga jest tak naprawdę bardzo podobna jak przy poprzednim kleju. Jak sobie będziecie zaczynać klejenie, czy to będzie od środka, czy od narożników, to będzie wynikać tak naprawdę z kształtu elementu, który będziecie oklejać. W tym przypadku oklejamy tą listeweczkę na środku, objeżdżamy jej górne narożniki i teraz to, co najbardziej skomplikowane, tam gdzie materiał się najbardziej rozciąga, jak gdyby, musimy wykleić na początku, żeby wykorzystać właściwości dużej odległości tego materiału, który jeszcze wisi i nie jest przyklejony. Wtedy najmniejsze naprężenia nam powstaną w tym narożniku i nie będzie to wstawać. Resztę doklejamy, dogładzamy dłonią, wałkiem, czymkolwiek, co mamy na podorędziu i czym będziemy pracować. Element przyklejony, oklejony w zasadzie. Co do butaprenu, nie ma z nim 100% pewności jak z tym klejem. Ten klej przyklejony jest gotowy do dalszego użycia, do zainstalowania w samochodzie. Butapren wymaga co najmniej 24 godzin, żeby w pełni wyschnąć. Wszystko zależy też od tego, jaki materiał naklejamy na element. Czy to jest skóra, czy to jest coś sztucznego, czy to jest tkanina, czy to jest jakikolwiek sky.
te czasy pełnego schnięcia są różne, ale w temperaturze tam powiedzmy 15-20 stopni po 12 godzinach mamy pewność, że butapren jest wyschnięty i nie powinien wstawać od tego, co oklejaliśmy. Drugi bohater zakończony. Ostatnim głównym graczem dzisiejszego zestawienia jest klej aktywowany termicznie. Ja używam akurat kleju SAR 306 albo SAR 306N, w zależności od koloru, w zależności od tego, jaki jest rodzaj skóry, jaki jest kolor skóry czy kolor materiału, którym oklejamy dany element. Ciemne kolory, czarne kolory w zasadzie, 306N, cała reszta staram się robić to na bezbarwnym. Teraz tak, do czego służy ten klej? Ten klej charakteryzuje się tym, że ma bardzo wysoką odporność termiczną. Do niego jest dostępny również utrwalacz, utwardzacz, przyspieszacz. Różnie to jest nazywane w sklepach. Generalnie jest drugi komponent, który się miesza w odpowiednich proporcjach. I tę mieszaninę wykorzystujemy przy oklejaniu na przykład desek rozdzielczych. Deska rozdzielcza w samochodzie, czy górne elementy paneli drzwi, to są elementy, które zawsze są najbardziej nasłonecznione, zawsze są najbardziej narażone na wysoką temperaturę. Do takich zadań sprawdza się ten klej najlepiej. Można i w zasadzie trzeba nim oklejać również elementy, które są bardzo skomplikowanych kształtów, które wymagają odpowiedniego podejścia i nie da się ich okleić jak gdyby na raz poprzednimi dwoma klejami. Znowu, deski rozdzielcze, skomplikowane podłokietniki itd., itd. W tym przypadku klej mamy już nałożony i na skórę, i na blachę. Praca z tym klejem zaczyna się w sposób taki, że nakładamy standardowo na jeden i drugi element dawkę kleju. Zostawiamy to na 15-20 minut na spokojnie, żeby rozpuszczalnik zdążył odparować. I teraz ten klej jest wyschnięty całkowicie. Jeden i drugi. Możemy sobie nałożyć jedną stronę, drugą stronę. Jak widać, elementy się do siebie nie przyklejają. Żeby aktywować klej, potrzebujemy temperatury co najmniej 70 stopni i docisku przez kilka dobrych sekund. Przynajmniej tak mówi specyfikacja producenta. Z mojego doświadczenia sprawdza się ten klej naprawdę fajnie. W miejscach, które są duże, skomplikowane, wymagają podejścia etapowego, jak na przykład wyklejenie deski rozdzielczej i proste wyklejenie szwu na desce rozdzielczej. Tam potrzebujemy trochę czasu, potrzebujemy trochę spokoju, opanowania. Co prawda, klej po aktywowaniu naprawdę silnie trzyma i ciężko jest go rozkleić. Jeżeli się to zrobi, to tak naprawdę znowu musimy zaczynać od początku, czyli nakładać klej, czekać i tak dalej, i tak dalej. Niestety jego siła trzymania jest na tyle wysoka, że często zdarza się, że klej po prostu odchodzi z elementu z podkładem z pianki i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę spokoju i trochę opanowania. Klejmy. Z racji tego, że będziemy używać wysokiej temperatury, niezbędne są bawełniane rękawiczki. Bez żadnego podkładu, bez żadnej gumy, tylko i wyłącznie po to, żeby się dobrze ślizgały po skórze w tym wypadku. Coś do dociskania powierzchni. I opalarka. No dobra, próbujemy. Nakładamy sobie mniej więcej pi razy okno materiał, jak ma leżeć na blasze. I glujemy. I w zasadzie trzeciego zawodnika mamy odhaczonego. Ostatnimi klejami tak naprawdę pomocniczymi, końcowymi, jakkolwiek to nazwać, są kleje, cyjanoakrylowe. Rzadkie, czy w zasadzie ciekłe, i żelowe. Żelowe zazwyczaj są elastyczne. Cyjanoakryli używam bardzo często. Bardzo często po wykonanej pracy
Gdzieś należy zabezpieczyć krawędź skóry, gdzieś należy zabezpieczyć krawędź skaju przed tym, żeby się nie odrywał, nie odrywała, nie strzępiła. Czasem uciętą nić trzeba gdzieś delikatnie zakropić, żeby na pewno mimo ryglowania nie chciała się rozpleść. Odpruć, o, sama z siebie odpruć. W zasadzie chyba nie ma co tłumaczyć za bardzo, jak to działa, przynajmniej ten. Jeżeli chodzi o zaprawianie krawędzi skór, to po prostu bierzemy standardowo buteleczkę z rzadkim cyjanoakrylem na krawędzi, która chcemy, żeby się nie oderwała, jak na przykład od spodu kanapy motocyklowej. Zalewamy i zostawiamy. Cyjanoakryl wcieknie sobie, wejdzie sobie w skórę, w skaj, przyklei się jak powinien i dziękuję. Wtedy jest to, da się to oderwać, ale jest na pewno trudniej. Cyjanoakryl elastyczny. Używam tego kleju zazwyczaj do zabezpieczania szwów, do przyklejania wystających elementów od spodu skóry, które nie chcę, żeby na pewno gdzieś wyszły, a czasami takich elementów nie można przyszyć ani przymocować w inny sposób. Tam, gdzie się ruszają. Nie jest kruchy, on nie wysycha na kamień, na beton, zawsze jest delikatnie elastyczny. Do takich zadań najlepszy tak naprawdę i niezastąpiony. Do klejów cyjanoakrylowych dostępne też są różnej maści aktywatory, przyspieszacze. Wiadomo, że w tym momencie, jak rozlaliśmy sobie po tej krawędzi klej cyjanoakrylowy, on będzie sam z siebie sechł. Ale najprostszym aktywatorem do tego typu klejów jest coś, co macie w każdym domu, w każdym garażu. Czysta woda z atomizerem. Wystarczy ten klej teraz spryskać wodą, taką mgiełką, i on na powierzchni zetnie się, nie będzie parował i nie będzie się już tak łatwo przyklejał do palców. A, właśnie, co najważniejsze. Cyjanoakryl zawsze najlepiej klei palce, więc proponuję z daleka od skóry, z daleka od oczu. Zaraz będziecie używać jeszcze okularów do klejenia skór. Pokrótce podsumowując, mamy 4 rodzaje klejów, z czego 3 główne. Jakby to zebrać do kupy, tak żeby było to najłatwiej przekazać. Najszybszy, najłatwiejszy, nieodporny termicznie. Najbardziej popularny, najszersze spektrum zastosowań. Dość dobrze, wyżej średnio odporny termicznie i łatwy w pracy. Najtrudniejszy, najdroższy, ale specjalista od zadań specjalnych, odporny na wysokie temperatury. Którym klejem co kleimy, mam nadzieję, że zdążyłem Wam już wytłumaczyć, pira za okno. Ale podsumowując, pod sufitki, dywany i skóry na boczki drzwi, deski rozdzielcze. Ci dwaj zawodnicy są tylko do backupu, że tak powiem, żeby w razie czego nic się nie stało. Dajcie znać proszę w komentarzach, który z tych klejów Waszym zdaniem jest najwygodniejszy w obróbce, a który będzie przyprawiał najwięcej trudności. Chwilę po tym możecie kliknąć tam ten przycisk taki, co jest czerwony, żeby był szary, i dzwoneczek. Na pewno pomoże. To ode mnie dzisiaj to na tyle. Ja już się będę zwijać do domu. Zostawiam Was z próbowaniem oklejania czegokolwiek. Jeżeli ktokolwiek z Was coś zrobi, dajcie proszę znać. Ostatnio było kilku takich bardzo przemiłych ludzi, którzy dali znać w komentarzach i dali znać przede wszystkim w wiadomości prywatnej, co oklejali. Pozdrawiam Pana od podsufitki W124. Świetna robota. Jeżeli filmy się sprawdzają, mnie to mega cieszy. Będzie takich filmów więcej. Tymczasem do zobaczenia następnym razem.